staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Howard Phillips Lovecraft. Szczury w murach. Część pierwsza. 16 lipca 1923 roku, gdy z rusztowań zeszli ostatni robotnicy, wprowadziłem się wreszcie do Exam Priory. Podniesienie zamku z ruiny było zadaniem kolosalnym. Z biegiem wieków została zeń jedynie wydrążona skorupa zewnętrznych murów. Ponieważ jednak było to rodowe gniazdo mych przodków, nie szczędziłem wydatków, by przywrócić mu świetność. W zamku nie mieszkał nikt od czasów panowania Jakuba I, kiedy to dziedzic wraz z pięciorgiem dzieci i kilkorgiem służących ponieśli śmierć w tragicznych i niesłychanie ohydnych, choć mocno też niejasnych okolicznościach. Straszliwe podejrzenie padło na jedynego potomka, który ocalał, zachowując tym samym ciągłość odrażającego rodu, trzeciego syna, mego przodka w prostej linii. Ponieważ na jedynym dziedzicu zaciążył zarzut morderstwa, majątek wrócił w ręce korony. Oskarżony zaś nie próbował go nawet odzyskać, ani oczyścić się z podejrzeń. Walter de la Poer, 11 baron Exham, zdjęty raczej zgrozą niż lękiem przed karą czy własnym sumieniem, kierował się już tylko jedynym szaleńczym pragnieniem. Uciec jak najdalej od starożytnego gmachu i wymazać go ze swej pamięci. Z tą myślą zbiegł za ocean do Virginii i założył tam rodzinę, która w następnym stuleciu stała się znana jako de la Poerowie. Exam Priory pozostało niezamieszkane, acz później, gdy przyłączono je do majątku rodziny Norrisów, stało się przedmiotem wnikliwych badań ze względu na osobliwą wielowarstwowość swej architektury. Gotyckie wieże wznosiły się na podbudowie saksońskiej i romańskiej, ta zaś spoczywała na fundamentach należących do porządku lub porządków jeszcze starszych, jeśli legendy nie kłamią, może nawet rzymskich, druidycznych lub rdzennie cymryjskich. Fundamenty były zresztą wyjątkowe same w sobie. Z jednej strony przechodziły płynnie w litą wapienną ścianę urwiska górującego nad pustą jałową doliną i oddalonego o 3 mile na zachód od wioski Anchester. Zamek Exham był tedy dziwnym reliktem zapomnianych stuleci i jako taki upodobali go sobie architekci i historycy, okoliczni wieśniacy darzyli go jednak serdeczną nienawiścią. Nienawidzili go przed wiekami, gdy mieszkali w nim jeszcze moi przodkowie i nienawidzili później, gdy pokrył się już mchem i pleśnią zapomnienia. Nim zdążyłem postawić w Anchester choćby jeden krok, już wiedziałem, że mój dom jest przeklęty. A nie dalej jak tydzień temu robotnicy wysadzili Exham Priory w powietrze i właśnie zacierają ślady po jego fundamentach. Czysto statystyczne dane na temat mego rodu nigdy nie były dla mnie tajemnicą. Podobnie jak to, że mój pierwszy amerykański przodek przybył do kolonii otoczony dziwnymi podejrzeniami.
Szczegółów nie znałem jednak żadnych, albowiem temat dziejów rodzinnych zawsze był u Delaporów zbywany milczeniem. W przeciwieństwie do naszych sąsiadów, nieczęsto chlubiliśmy się wyczynami naszych antenatów. Nie zwykliśmy mienić się potomkami krzyżowców ani innych średniowiecznych bądź renesansowych herosów. Nie przekazywaliśmy sobie również żadnej rodzinnej tradycji. Jedynym jej śladem była pewna zalakowana koperta, którą aż do wybuchu wojny secesyjnej każdy dziedzic przekazywał swemu najstarszemu synowi z przykazaniem, by otworzył ją dopiero po jego śmierci. Szczyciliśmy się jedynie tym, co osiągnęliśmy już na amerykańskiej ziemi, a osiągnęliśmy niemało. Byliśmy dumnym i poważanym, choć cokolwiek powściągliwym i nietowarzyskim rodem wirginijskich plantatorów. W czasie wojny odwróciła się od nas fortuna. Koleje naszej egzystencji odmieniły się nieodwracalnie z chwilą, gdy Carfax, nasz dom usytuowany na brzegu rzeki James, został podpalony przez żołnierzy Unii. W pożarze zginął mój dziadek, posunięty już w latach, a wraz z nim rzeczona koperta, jedyna więź łącząca nas z przeszłością. Miałem wówczas 7 lat, ale pamiętam wszystko jak dziś. Ogień, krzyki żołnierzy, pisk kobiet, modlitewne zawodzenia murzyńskich niewolników. Ojciec był wtedy w wojsku, walczył w obronie Richmondu. Po długich pertraktacjach matce i mnie udało się przekroczyć linię frontu i doń dołączyć. Gdy wojna dobiegła końca, wyprowadziliśmy się na północ, do Massachusetts, rodzinnego stanu mojej matki. Dorastałem przeto, wchodziłem w wiek średni i dorabiałem się majątku już jako rozsądny, praktyczny Yankees. Ani memu ojcu, ani mnie samemu nie było dane dowiedzieć się, co zawierała nasza dziedziczna koperta. Gdy zaś wtopiłem się na dobre w szary, kupiecki świat, straciłem wszelkie zainteresowanie mglistą prehistorią mego rodu. Ach, gdybym tylko przeczuł, jak straszliwą skrywa tajemnicę, z przyjemnością pozostawiłbym exam priori na pastwę pajęczyn, mchów i nietoperzy. Ojciec mój zmarł w roku 1904, nie pozostawiając żadnego przesłania ani mnie, ani memu jedynemu dziecku, Alfredowi, którego w wieku lat 10 odumarła matka. To właśnie mój syn odwrócił w naszej rodzinie tradycyjny obieg informacji od swego ojca. Nie usłyszał bowiem o przeszłości nic prócz krotochwilnych domysłów. Sam zaś, gdy w 1917 roku stacjonował w Anglii jako oficer lotnictwa, opowiedział mi w liście garść arcyciekawych rodzinnych legend. Historia rodu Delaporów musiała być doprawdy barwna, a może nawet posępna. Przyjaciel Alfreda, kapitan Edward Norris z Royal Flying Corps, mieszkał w Anchester i opowiedział mu o przesądach rozpowszechnionych wśród okolicznego chłopstwa, tak obłędnych i niewiarygodnych, że bledną przy nich wymysły najwyuzdańszych powieściopisarzy. Sam Norris, rzecz jasna, nie traktował ich poważnie. Mój syn jednak szczerze się zdumiał i uznał za stosowne przytoczyć mi je w listach. To właśnie owe legendy ostatecznie skierowały mą uwagę ku europejskim przodkom i sprawiły, że postanowiłem odkupić i odrestaurować rodzinne gniazdo. Norris pokazał Alfredowi tę malowniczą ruinę, a ponieważ stanowiła ona wówczas własność jego rodzonego wuja, zaofiarował się, że pomoże nam nabyć ją po zaskakująco przystępnej cenie. Kupiłem exam priori już w roku 1918. Niemal natychmiast musiałem jednak zaniechać planów odbudowy, ponieważ mój syn odniósł na froncie ciężkie rany i wrócił do domu jako inwalida. Żył jeszcze tylko 2 lata. Ja zaś cały ten czas poświęciłem bez reszty na opiekę nad nim, pozostawiając nawet moje interesy pod nadzorem wspólników.
I tak oto w roku 1921 zostałem sam, nieutulony w żalu, jako emerytowany przemysłowiec, od dawna już nie młody, jąłem rozglądać się za kolejnym zajęciem. Jakoż i postanowiłem w ostatnich latach mego życia zakrzątnąć się przy nowym nabytku. W grudniu wybrałem się do Anchester, odwiedziłem kapitana Norrisa, sympatycznego, pulchnego młodzieńca, który zachował mego syna w dobrej pamięci i uzyskałem odeń obietnicę pomocy w zbieraniu planów i anegdot mających pomóc mi w kierowaniu odbudową. Sam zamek nie budził we mnie emocji. Było to tylko omszałe, rozchwierutane zwałowisko średniowiecznych ruin. Przycupnięta na skraju przepaści kolonia gawronów, w której nie zachowały się nawet podłogi ani stropy, a jedynie zewnętrzne kamienne mury poszczególnych baszt. W miarę jak rekonstruowałem wygląd budowli sprzed 300 lat, czyli z czasów, gdy opuścił ją mój praszczur, zacząłem najmować robotników do pracy. Okazało się jednak, że muszą szukać ich w dalszych miejscowościach. Wieśniacy z Anchester odnosili się bowiem do mej posiadłości z niewiarygodnym wręcz lękiem i nienawiścią. Byli w tych uczuciach tak zatwardziali, że niekiedy udawało im się nawet zarazić nimi przyjezdnych robotników. Co z kolei skutkowało niezliczonymi dezercjami z miejsca pracy. Zorientowałem się też, że obiektem tej trwożliwej odrazy jest zarówno sam zamek, jak i zamieszkujący go niegdyś ród. Syn mój wspomniał był kiedyś, że gdy odwiedził wioskę, miejscowi jakby go unikali, właśnie dlatego, że był z rodu de la Poerów. Ja również zacząłem doświadczać podobnego ostracyzmu, wszelako zaradziłem temu, dając wieśniakom do zrozumienia, że posiadam nader nikłą wiedzę na temat mego dziedzictwa. Wciąż jednak odnosili się do mnie z ponurą niechęcią. To też gdy zacząłem zbierać miejscowe gawędy, musiałem zdać się na pośrednictwo Norrisa. Być może nie mogli mi wybaczyć, że przyjechałem wskrzesić symbol, który napawa ich takim wstrętem. Zasadnie czy nie, w ex a priori widzieli bowiem wyłącznie siedlisko upiorów i wilkołaków. Z zebranych przez Norrisa podań tudzież prac kilku uczonych, którzy pierwej badali ruiny, wywnioskowałem, że w miejscu, gdzie stoi ex a priori, w czasach prehistorycznych znajdowała się świątynia, druidyczna lub nawet przeddruidyczna, rówieśniczka sławnego Stonehenge. Większość badaczy nie miała wątpliwości, że odprawiane w niej były jakieś niepojęte rytuały. Zachowały się też nieprzyjemne wzmianki o tym, jakoby po nadejściu Rzymian rytuały te zaadaptowano na potrzeby kultu bogini Kybele. W najgłębszych lochach widać było jeszcze resztki inskrypcji z wyraźnie zachowanymi ciągami liter Div, Ops, Magna, Mat. Bezsprzecznymi śladami kultu Magna Mater, Wielkiej Matki, na próżno zakazywanego niegdyś pośród obywateli Rzymu. Wiele śladów wskazuje, że w Anchester stacjonował trzeci legion cesarza Augusta. Świątynia Kybele była zaś ponoć naprawdę przepyszna. Tłumy wiernych pod przewodem frygijskiego kapłana odprawiały w niej nieopisane obrzędy. Legendy mówią też, że upadek dawnej religii bynajmniej nie położył kresu świątynnym orgiom. Przeciwnie. Kapłani przeszli na nową wiarę, nie zmieniając zbytnio swych obrządków. Rytuały nie zanikły też wraz ze schyłkiem potęgi Rzymu. Saksonowie rozbudowali świątynię, nadając jej mniej więcej taki kształt, w jakim przetrwała następne stulecia i uczynili z niej ośrodek kultu, który budził lęk w wielu państwach anglosaskiej heptarchii. Około roku tysięcznego, jak wynika z kronik, było to pokaźne kamienne opactwo zamieszkane przez dziwny i potężny zakon, otoczony rozległymi ogrodami, które odstraszały strwożone pospólstwo lepiej niż kamienne mury.
Opactwo przetrwało najazd Duńczyków. Musiało jednak poważnie podupaść po podboju normańskim, skoro w roku 1261 Henryk III bez większych trudności zawłaszczył je i nadał memu przodkowi Gilbertowi de la Poer, czyniąc zeń pierwszego barona Exam. Do tego momentu nie pojawiały się żadne podejrzane wzmianki na temat mojej rodziny. Potem jednak musiało się zdarzyć coś dziwnego. Jeden z kronikarzy wspomina, że w roku 1307 de la Poer został przeklęty przez Boga. Zamek zaś, wzniesiony przezeń na fundamentach dawnej świątyni opactwa, zaczął budzić wśród miejscowych wieśniaków szaleńczą trwogę jako siedlisko zła. W tych wiejskich bajendach roiło się od makabrycznych opisów, tym uporniejszych, że wlękli gawędziarze otaczali je mglistymi niedomówieniami. Przodkowie moi jawili się w nich jako ród wcielonych demonów, przy których bezeceństwa Gilla de Reza i Markiza de Sade wydają się niewinnymi wybrykami. Po cichu obarczano ich też odpowiedzialnością za zniknięcia okolicznych wieśniaków, jakie zdarzały się przez kilka pokoleń. Najnikczemniejszymi kreaturami byli sami baronowie, ich bezpośredni spadkobiercy. Przynajmniej o nich krążyło najwięcej mrocznych pogłosek. Jeśli któryś dziedzic zdradzał zdrowsze skłonności, szybko i w tajemniczych okolicznościach umierał, ustępując miejsca bardziej typowym latoroślom. Wygląda na to, że w Exam Priori uprawiano wewnętrzny kult ograniczony niekiedy do najściślejszego grona. Przewodniczyła mu zawsze głowa rodziny. Kultów krzewił się raczej na pożywce indywidualnego temperamentu, aniżeli dziedzictwa krwi. Uprawiało go bowiem także kilkoro powinowatych rodu. Czyniła tak na przykład Lady Margaret Trevor z Cornwalli, żona Godfreya, drugiego syna piątego barona. Dama ta rychło stała się postrachem dzieci w całej okolicy i demoniczną heroiną wyjątkowo przeraźliwej ballady, którą po dziś dzień można jeszcze usłyszeć na angielsko-walijskim pograniczu. W pieśni gminnej zachowała się także, choć z innej przyczyny, ohydna opowieść o Lady Mary de la Poer, która wyszła za hrabiego Shrewsfielda i niedługo po ślubie została zamordowana przez męża i jego matkę. Jej mordercy zostali ponoć rozgrzeszeni i pobłogosławieni przez księdza, wyznawszy mu rzeczy, których nie ośmielili się wyjawić światu. Te mity i ballady, jakkolwiek stanowiły typowy wytwór prostackich zabobonów, wielce mnie wzburzyły. Szczególnie irytujące były ich trwałość, tudzież to, że dotyczyły tak długiej linii moich przodków. Gdy czytałem o przypisywanych im potwornościach, nawiedziło mnie nieprzyjemne wspomnienie skandalu, jaki wywołał jeden z mych nieodległych protoplastów, kuzyn Randolph de la Poer z Carfaxu. Młodzieniec ów, wróciwszy z wojny z Meksykiem, zbratał się mianowicie z murzynami i został kapłanem wudu. Znacznie mniej wstrząsnęły mną inne, nieco mglistsze opowieści o lamentach i zawodzeniach, jakie słychać było niekiedy w smaganej wiatrem dolinie u stóp wapiennego urwiska, o cmentarnych fetorach, które czuć było po wiosennych deszczach, o tym, jak Sir John Clave, jadąc konno pewnej nocy przez ustronne pole, stratował nieopatrznie szamoczącą się z kwikiem białą istotę, służącym, który postradał zmysły, ujrzawszy coś w świetle dnia w zamkowych wnętrzach. Byłem podówczas zawołanym sceptykiem, toteż odrzuciłem je z miejsca jako bajania przesądnego gminu. Trudniej było zbagatelizować wzmianki o zaginionych chłopach, choć zważywszy na panujące w średniowieczu obyczaje, nie miały one raczej kluczowego znaczenia. Karą za wścibstwo w tamtych czasach była śmierć,
jakoż i niejedną ciekawską głową zatknięto na nieistniejących już dziś bastionach wokół Exium Priory. Przekład Maciej Płaza. Muzyka Błażej Lindner, Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl przez Tchnienie Grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane.